ile czasu upłynęło pomiędzy godziną pokazaną na pierwszym zegarze, a godziną pokazaną na drugim zegarze. Mamy pierwszy zegar po lewej stronie i drugi zegar po prawej stronie i każdy z nich pokazuje inną godzinę. I chcemy dowiedzieć się, ile czasu upłynęło od godziny zarejestrowanej przez ten zegar do godziny pokazanej na tym zegarze. Powiedziane jest również, że upłynęło mniej niż 12 godzin. Jest to całkiem pomocna uwaga. Oznacza ona, że ten zegar został zatrzymany w tym samym dniu, co ten zegar. Że wskazówki nie obracały się nie wiadomo ile razy dookoła tarczy przez nie wiadomo ile dni, że minęło mniej niż 12 godzin, czyli że godzinowa wskazówka wykonała mniej niż jeden obrót. Pierwsza rzecz, jaką chyba powinniśmy zrobić, żeby określić, jaka jest różnica czasów pokazywanych przez te zegary, to określić, którą godzinę każdy z nich pokazuje. Zacznijmy od lewego zegara. Jego wskazówka godzinowa pokazuje jakieś miejsce pomiędzy godziną 6 i godziną 7. Zaczęła zliczać godziny w danym dniu od pozycji na górze tarczy i poruszała się dookoła w prawo, aż minęła 6 i zatrzymała się gdzieś po 6, ale przed 7. Na tym zegarze jest po 6. Może 6:15, może 6:20. Zaraz się przekonamy, ile dokładnie minut jest po 6. Wiemy, że jest po 6 i przed 7. Co pokazuje wskazówka minutowa? Zliczanie minut od pełnej godziny zaczynamy od góry. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 to będzie za daleko, więc policzmy od 40 w górę po minucie. 41, 42, 43. Czyli ten zegar pokazuje 43 minuty po 6 albo 6:43. Na zegarze po prawej stronie wskazówka godzinowa pokazuje niewiele po 9. Jest po 9, ale do 10 jeszcze trochę czasu zostało. Wskazówka minutowa pokazuje 5, 10, 11 minut po pełnej godzinie. 11 minut po 9. 9:11. Teraz chcemy się dowiedzieć, ile czasu upłynęło pomiędzy godziną pokazaną na pierwszym zegarze, czyli 6:43, a godziną pokazaną na drugim zegarze, czyli 9:11. Może, żeby łatwiej było nam to określić, podzielmy ten czas na mniejsze części. Zastanówmy się najpierw, ile czasu upłynęło do godziny 7. Na zegarze po lewej stronie, kiedy wskazówka dotrze do pozycji pionowej, kiedy będzie pokazywała 12, będzie równo godzina 7. Policzmy w takim razie, ile minut brakuje. Do 9 mamy 2 minuty i od 9 do 12 mamy 5, 10, 15, jeszcze 15 minut. Czyli od tej godziny do godziny 7:00 brakuje 2 minuty i 15 minut, razem 17 minut. Możemy zapisać, że tutaj upłynie 17 minut. Zajmijmy się teraz przez chwilę tylko pełnymi godzinami. Zastanówmy się, ile czasu upłynie od godziny 7:00 do godziny 9:00. Jeżeli przyjrzymy się wskazówce minutowej, to od godziny 7, kiedy ustawiona jest ona pionowo, wykonuje cały obrót i po pierwszym pełnym obrocie jest godzina 8, potem wykonuje drugi cały obrót, aż do godziny 9. Od 7 do 9 mamy 2 pełne godziny. I trzecia część to czas od 9 do 9:11. O 9 wskazówka minutowa jest ustawiona pionowo i obraca się o 5, 10, 11 minut. Ten czas to 11 minut. Czyli w całości od 6:43 do 9:11 mamy 17 minut, dodać 2 godziny i dodać jeszcze 11 minut. Możemy osobno dodać godziny i osobno minuty, czyli 2 godziny. Teraz możemy dodać minuty, 17 minut i 11 minut. 8 jedności, 1/10 i 1/10 to 2/10, razem 28 minut. Czyli upłynęło jeszcze 28 minut. Razem upłynęły 2 godziny i 28 minut pomiędzy 6:43, godziną pokazaną na pierwszym zegarze, a 9:11, czyli godziną pokazaną na drugim zegarze.